No nie wiem, co by można nazwać niespodzianką, może fakt, że postanowiłem kupić żonie większy samochód. Czy ja robię niespodzianki? Wiesz co, no zdarza mi się, różne robię czasami. Pewnie, że mnie inspiruje. Wiesz, wydałam pierwszy tomik wierszy i tak naprawdę wszystkie są o nim. Gdzieś tam moje inspiracje często nawet się wspieramy o to, czy jakby o punkt widzenia na przykład, wiesz, czyli że mi mówi, ale ja bym to inaczej, ja mówię, no to trudno, ale to jest moje. I są takie rozmowy, ale to fajnie, fajnie, bo to coś pobudziło nowego, jakąś taką, nowy rodzaj chemii między nami, wiesz. Tylko że profesjonalizm na pierwszym miejscu. Najważniejsze jest to, żeby ludzie, którzy przyjdą na koncert, nie pomyśleli sobie, że tam synek coś tam pitoli na gitarce z tatą, tylko jak już coś robimy, to musi to być dobre. No, uważam się za dobrego rodzica. Za taką matkę kwokę się w ogóle uważam, wiesz. Piekę bułeczki, robię kanapki, długo wiązałam sznurówki. I wiesz, tak, odwoziłam do szkoły chłopaków, ale w pewnym momencie pomyślałam sobie, że chyba wystarczy. Rodzina, z drugiej strony rodzina rodziną, ale musi być profesjonalnie, co nie? A teraz cieszę się, bo dużo od nich mogę się dowiedzieć. Są mądrymi, fajnymi, młodymi chłopakami.